Witam oglądających, zapraszam na kolejny odcinek Rynek Łomża. Dobry. Dzień dobry. W jakiej cenie? A bez zmian, tak jak było. Bez zmian, nic się nie, tak nie rusza, ani w górę, ani do dołu. Aha. Nie. Dzień dobry panu. Pewnie bez zmian ceny. 3,8. Dzień dobry. W jakiej cenie te gaczki? 40. A te białe na samochodzie? 40. To 40. Promocja. Dobry. Dobry. Czekaj, przepuść, daj panu sfotografować, bo to nie są tanie rzeczy. A to pójdzie w cały świat, nawet gdzieś w Bangladeszu na sobie. Możliwe, możliwe. Z Peru przyjadę. O, tak. Syrowski zareklamuje. Bo przepis pokazywał. Tak? W Peru był. Oj, kłazy biało, nie? Nie. Tam to jak króliki. Nie, te kłazy płyniesz. Chyba ukradł to. Przemyt kozy. Nie wiem, czy pewnie widać słabo. Jak to cenowo teraz się to ma? 5 dych. 5 dych za sztukę. Tak, no teraz on chciał podnieść, ale my Marek nie warto, nie, bo mają na 800 plus wszystko podnieść. Ludzie więcej pieniędzy będą mieli, chętnie przyjdą się kupią, nie? No tak. Tylko nie wiem kiedy, przed 15 października czy po 15 to ma być, nie? A, no to tego też, no nie wiem. Dziękuję. Proszę. I zapraszamy ponownie za tydzień. Na pewno skorzystam. Oni mają biały worek większy. Macie większe? No dajcie większy worek. Co to jest? Owce kameruńskie. A to weźmy pani. Jak to cenowo? Po 300 zł. A to młode jakieś? 3-miesięczne. Nie, fajnie. Oswojone, można głaskać. To może i tamte się... W Radziłowie jeszcze więcej. Dobra.
No to uciekajcie, winę na razie nie pakujemy się, nie? Nie, no to jeszcze po kaczkę to kupiliśmy. I kulepkę. A jaka to cena tutaj u pana? Po 300 na przykład. A, też. To jest owce kamienne. Idzie już pan. Jakie ceny są? Idzie, to będzie widzieć. Czekaj, ale głowę mu Co to takie kaczki? To jakieś inne. To są gęsi. Gęsi? To weźmiemy te dziewczynki i jedno za stówę. Jaka cena takich gęsi? Bernikle witam. Bernikle Białolice. Ile w końcu te kurki kosztują? 125, tak? Wszyscy to zaczynają. Lubię zniechęcić, co? Ale specjalnie te kurki pomyślałem wydarowić. To jeden kogut to jest więcej, a rosnąć będzie. Bez swojego. Dobra, ładnie. No udusza nam się. Jaka to cena tego? 450 za 3. Aha, za 3. To może oddzielnie to, co? Worek miał. A ja mam worek, ja mam. Worek ma, to dobrze. Tu normalnie też chodzi po podwórku? No, to są kanadyjskie, tylko że oni mają skrzydła amputowane. Lotkę. Końcówkę lotek. Tak jak zaraz na kurczaku pokażę. Masz kurczaka i tutaj lotkę. Amputujesz za małego, jak dzień ma, to krwi nie mają wcale. I potem oni ci wcale nie latają. Jak amputujesz to lotkę, no. Sobie nawet krwi nie ma. Nawet krwi nie ma, bo jak dniowy, dwudniowy nie ma krwi. I jak macie jakieś takie zwierzę, które latające, no. Amputujesz i on już nie lata. Taki hit. Ciekawostka. Dzień dobry. Kaczki. Piżmowe. Piżmowe. I kaczor staropolski. Ten duży pewnie. Tak. Nie, tamten duży piżmowy, a ten tutaj co siedzi. A ten staropolski. Tak, a tamto są piżmowe kaczki, parka, a tu jej dzieci. Tych piżmowych. Tak. Tutaj. Jak nie będę miał przyjechać. A cenowo jak to? 150 za tamto parkę, a młode po 50 za sztukę, nie? A ten kaczor 60. Dziękuję. Nie,
Przepraszam, co to jest? A nie mam pojęcia, to nie nasze. Pewnie to jest. To 5 zł. Tamten kurczyk też kurze dał, ten wojskowym lachami. Pana? Nie, ja nie mam. Ja się tam pożyję z dwóch nogą. A to co to może być? To nie bażanki? Bażanki młode. Patrz. Na Pana Zboża. Tak jest. Jakieś zmiany w górę, w dół, to samo. To samo. To samo. Swoje jest. Słoneczny grzebek ten, a złożyć też to będzie się złożyć. Cztery. Piękne. Słoneczny to i to i to. Obie są w tej samej sytuacji. 120. No. A żyto w jakiej cenie? Stówka. Stówka. Tutaj nie sprzedają. Tam w Nowogrodzie wydwamy. Tu nie ma. Nie rynek na zboże, żeby to donosili się do czegoś. No tak. No a więcej na takie rynkach. Do gołębiarskie tam. Karma czy to. No tak. Dla gołębi nic żyta nie będzie brał. Ale czym żyta nie chcą brać. Czym żyta to... Jak nie, to z tych braci młodych też ładne będą w okóle. To młode. Już będą. Żeby to, jakby był młody, żeby czeszczy się. Żeby miał grzebień szeroki. Z takich małych, ja mam z tymi szerokimi grzebieniami. No to te będą mieli szerokie. Co? No te będą mieli szerokie. Nie, to nie będą mieli. Ma pojedyncze mają te grzebionki. Pojedyncze te grzebionki mają. A w jakiej cenie tamte koguty, że? Trzy dychy. Trzy dychy. Po ile? Trzy dychy. Trzy dychy. Dawaj, tego pomijamy, chodź go bez góry, bo nie uwierzysz, idzie on was. Nie, no to ja wiem, no to się widzę po kogucie. Chodzisz go do góry, kurwa, zobaczysz, to kurwa syn, trzeba szukać tego, to jest skarmiony jak... Jego i na rynku to zbyt. A gęsi? Jakie ceny? Pustuje. Pustuje. Dzięki. Dobry. Dobry. Nagramy troszeczkę. To już końcówka. Pijcie, to zgadza się. Uciekamy? Jaki ty masz kanał? Jack Daniels. A to ty też ja oglądam. Jack Daniels i Rynek Łomża. No to ja mam też się. Oglądamy. Pewnie subskrypcja jest? No jest, bo wyświetla mi się. Aha, no i dzięki. Już dawno mam to. No już końcówka została. No w jakiej cenie ten pawik? Co? Ten pawik? Trzy dychy chcę, ale za 2,5 zł. Młody sam jest. Dobrze i tak. A te duże to garłacze pewnie. Tak, to 50 zł chcę dać. Czyli tak jak za darmo. No, za sztukę. Za parę. Za... Pomorski. A gospodarz w promocji. Tylko ja jeszcze drogi w utrzymaniu. Ja to ty wydajesz, no. Wziął, wydał już. Promocja się skończyła. Tak to mi...
sprzedali, no. No wsadzaj, jedzie. Czekaj, ja się pójdę do tego. Nie, do baru. Nie. Zdeszło. No, no to proszę. Pójdę się, może coś nam złapie. Dzięki. Dobry. To pewnie miniaturki. Tak. Jaka to cena takiej miniaturki? No. A ten normalny? A, zależy który. Te ciekawy kolor mają. A te w jakiej cenie? Widzisz. Czarno-siwe. A gdzie jest pudełko? To nie teraz ta zapyta. To, żeby się nie pamiętał. Dobry. Dobry. Jak dzisiaj? Dobrze. Dobrze. Aha. Poszło trochę. Tak. Mogłoby być lepiej. A jaka cena tego? 80. Kogut. Kogutek. Może iść za 50, nie ma problemu. I na koniec taka promocja. Tak. Ten kaczor? Ten kaczor w jakiej cenie? 70. Duży kaczor. Spory też. No. Pismowy. Nie, dzięki. Na drugi rynek panią nie lata. Co jeszcze podać? Co? Ile te czarne? Deklują. Dwie półstówy, kurwa. A te żółty? No, na rano. No to para jest czarnia żółto. Aha. Ta parę dwie i pół. Bo tak jak Szwek, ja wczoraj cielaka za 150. Ba i kurwa. Słaby cielak był. Dobry. Chodzi. Typowo no, kurwa. No. Ale ten a nie po stówie, bo dwa dostałem. Dwa dostałem. Wiele go darmo. Słuchaj, ten to prosił o rentę, kurwa, wiesz? Tak. No. Proszę. Dobra, no, wszystko? 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 Pakować. Pakować? Ale worek dam ci i worek wsadzić, tak go dowieziesz. No. Do telewizji? Do tak. Proszę bardzo. Stówka równie. Dziękuję ci. Mówię wam, będzie ta żałoba. Jak to cenowo, to się przedstawiał no. Pana takie ptaki? No. Które? Na przykład te żółte. Te żółte? Tak. 300 zł. Za parę. Za parę. To jest lalka tu. Wszystko mówię wam jak nas powiedzieć. Dobra, powiedz. Dobra. No. Z boku widać. Co jest? Nie słyszę. A skąd tańc, no? Człowiek, dzieciaku. Tylko cię mówię, że po prostu zostawiłem samicę i nie pasuje mnie ojca puszczać do samic. No dobra, no. Ładuj. Konkretnie to na YouTubie będzie. No, ładuj. Poczekaj, daj mi. Można będzie zobaczyć, no. Jak pan tam... Na jakim kanale? Na YouTubie, Jack Daniels. Jak? Jack Daniels. Na YouTube trzeba wejść, Jack Daniels i pisać Rynek Łomża. Mhm. Ale na YouTube Rynek Łomża wpisać to się... Łomża? Rynek Łomża, tak. Rynek Łomża. I się no. Wyświetli. Dobrze, zobaczymy. Tam jeszcze może pan sobie zrobić zdjęcie. No, tutaj robiłem już, ale zaraz. A tutaj jak to cenowo? Czekaj, jeszcze źródeł tego króla wsadzi. O, kurwa, każdy elegancko zapakował. Pod dwie dychy? Pod dwie dychy. Tak. Branż. O, będziesz miał klientów w telewizji. Ciekawe, warto.
Widzisz, znasz się na gołębiach. No tak, no, trochę. Tyle lat, co trochę. Ty chodzisz, to no. Lepiej ode mnie się Nie, nie, same to, że młodszy jestem od pana, to już nie. On cię nagra, że ciebie będą oglądać. Rocznikiem to starszy jest. No takie belgijaki. No jak? Belgijaki. No, 50 zł taniej jak warto. Jakby nie patrzył. Tutaj jeszcze są. Jeszcze czapkę z o, piątkę ci dam do ciebie. O, chodź, to chodź. No. Ile on może ważyć? Koło 6 kilo. Bite. No. On tak jak się skuli to mały, nie? A jak no. Tak o, to duży, czurny. Te pieniądze to zawsze za niego będą. Komu mówię, że nie pasuje mnie, bo ponieważ mam samicę po nim. A jaka cena można wiedzieć? 120. Co nie wiem. Kto? A nie, ja wiem, że te gale podają telewizji. Ja myślę. W internecie no, będzie. W internecie będzie. Będzie kamień, bo wziąłe jak śmiech. Co? Tyle lat, tyle czasu, to odniesienie i nic nie widać. Ale no jak nic internet? No, tak. No to jak, wpisałeś rynek no, łomża? Człowieku. Pisz rynek no łomża i będzie. Tak, no. Tak, oczywiście. Ale to tam nie ma co rozmawiać. Co? No to co by robił zdjęcia po to, tak, żeby robić? Żeby on tak robił. Tadziu, ale chodziłby, robił, pierdolił, robił zdjęcia człowieka. To bym się oglądał. Aparaty, no. No. Piątkę wam daję na szczęście. Poznają moc. Pakuj te kukula, jak te biorą. No. Jak uważacie? Bo oni czekają. Dobra. Dobra. Co? Dobra. Weź Kazik to za nich. Czekaj. Czekaj, ja się pogadamy. O, to tylko oglądać, a nie kurwa kupać. Na kury postawi. Na kury go, albo kury na... No, widać kiedy? Widać. A, są dwa, ale to chciała, to nie bija. Nie bija, tak. Zajęto kościoła tu na rynie. Ale do kościoła można iść później. A później już się nie chce. O! To ty gadasz. Zobacz, mówisz się nie chce. Dziadkowi zobacz, nawet tym zobacz się chce. Zobacz. O kurde. I do kościoła popierdala, na wrotka. Widzisz? Usłyszał, napierdziala. A w życiu, jakby ktoś mi pewnie nie uwierzył. O? Taki dziadek. No i dziadek, no kurwa, 70 ma. O ma. Ma. O, o ma. No i takich rzeczy jeszcze nie widziałem. A co to ta siwa jest? Jaka to cena czegoś takiego jest? 50 zł sztuka. 50 zł sztuka. Widziałe, wracając za BP. Ruszyli mnie. Tak? A, no już się nie rozpędziłem.
Ale go otrzymali to czy nie? Nie. Bo nie przekroczyli. Ale przecież on musiał na no, mi się zdaje, że to blisko. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę. Zapraszam również do subskrypcji i komentowania. Pozdrawiam, cześć, do następnej niedzieli.